Przede wszystkim przyjęto, rząd przyjął i później Sejm, pan prezydent podpisał ustawę budżetową na 2016 rok, która zapewnia funkcjonowanie rządu, realizację jego priorytetów, w tym podstawowy priorytet, czyli program prorodzinny, ale także działanie wszystkich pozostałych resortów i stopniową realizację naszych zamierzeń, tych, które ogłaszaliśmy w poprzednich miesiącach. Jedno z nich także wspomniał pan minister zdrowia, czyli leki dla seniorów. Następnie zaczęliśmy proces odbudowy dochodów własnych państwa poprzez szereg działań natury ustawowej, faktycznej, jak i no, personalnej, kadrowej. Na różnych stopniach zaawansowania, jeżeli chodzi o pracę, są ustawy, wymienię najważniejsze z nich. Pracujemy nad głęboką reformą instytucjonalną polskiej skarbówki poprzez powołanie skonsolidowanej Krajowej Administracji Skarbowej, która scali dzisiaj działające oddzielne administrację podatkową, służbę celną oraz kontrolę skarbową. Jej efektem będzie obniżenie kosztów działania administracji skarbowej, stworzenie sprawnej, kompetentnej, przyjaznej dla podatników, ale także bardzo konsekwentnej wobec tych części uczestników życia gospodarczego, których chcą oszukiwać budżet służby. Ta nowa KAS w zamierzeniu zostanie powołana z dniem 1 stycznia 2017 roku. Projektem bardzo zaawansowanym, zaakceptowanym już przez Komitet Stały Rady Ministrów, jest tak zwany pakiet paliwowy, czyli ustawa zmieniająca ustawę o podatku VAT-owskim, akcyzowym, jak i prawo energetyczne, która uszczelni rynek paliw płynnych w obszarze wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi, ponieważ mamy przekonanie, że bardzo duża część tej dziury wynikłej z funkcjonowania szarej strefy polega na tym, że duża część obrotu, korzystając ze swobód w obrocie wewnątrzwspólnotowym, po prostu wjeżdża do Polski paliwo i nie jest odprawiane i opodatkowane polskimi podatkami. I ten pakiet już mam nadzieję, że zostanie przedłożony na kolejne posiedzenie Rady Ministrów. Zakończono uzgodnienia międzynarodowe projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych i podatku dochodowym osób prawnych, który realizuje naszą zapowiedź programową wprowadzenia 15% stawki podatku dla małych przedsiębiorców, taka, żeby realizować tą ścieżkę możliwości rozwoju polskich firm od łatwości zakładania działalności gospodarczej poprzez ich rozwój do średnich i dużych rozmiarów. Jednocześnie w tej samej ustawie zaproponowaliśmy szereg przepisów, które uszczelniają system podatku dochodowego zarówno osób prawnych, jak i fizycznych. W związku z tym realizujemy strategię zarówno poniekąd uproszczenia i w tym przypadku obniżenia podatków dla przedsiębiorców, ale także uszczelnienia ich poprzez eliminację pewnych luk i dziur nadużywanych przez część uczestników obrotu gospodarczego. Pan minister Gróbarczyk wspomniał tą ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. W związku z tym nie należy się nad nią bardziej rozwodzić. Ona w założeniu spowoduje odrodzenie przemysłu stoczniowego na polskim wybrzeżu. Już przeszła przez cały etap uchwalania w Sejmie ustawa o szczególnych zasadach wykonywania zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej. Wynika ona z diagnozy, stanu rzeczy, którą zastaliśmy, to znaczy systemy informatyczne w aparacie skarbowym są rozproszone i często dysfunkcjonalne i przede wszystkim nie pozwalają na błyskawiczną, niejako w czasie realnym, identyfikację oszustw i wyłudzeń. Takie mechanizmy, które zostały zainstalowane w szeregu innych krajach. I w związku z tym potrzebujemy rozwiązań szczególnych, które pozwolą nam
w maksymalnie krótkim czasie pozyskać te rozwiązania bądź wypracować je wewnątrz. Ta ustawa spowoduje osiągnięcie wyższej efektywności poboru dochodów, a także zwiększenie bezpieczeństwa ochrony i ochrony rynku poprzez wykorzystanie tych technologii informatycznych. Już przez etap prac parlamentarnych zakończyła w Sejmie ustawa nowelizacyjna nowelizująca ordynację podatkową poprzez wprowadzenie tzw. generalnej klauzuli obejścia prawa podatkowego. Ona została skierowana do Senatu i mam nadzieję, że wejdzie w życie latem tego roku. Ta projekt ma na celu eliminację z polskiego życia gospodarczego zachowań gospodarczych, które nie mają żadnego uzasadnienia ekonomicznego, a służą jedynie agresywnej optymalizacji podatkowej. Ta klauzula zapewne będzie musiała przejść test konstytucyjny, bo napotyka na szereg argumentów, jest narzędziem skutecznym, ale oczywiście w związku z tym, że powoduje, że pewne grupy finansowe, które realizowały bardzo duże korzyści kosztem Skarbu Państwa, przestaną je realizować, no to będziemy musieli się spodziewać z tym, że będzie to nadal kontestowane. Wprowadziliśmy nowelizację kodeksu celnego poprzez jego dostosowanie do aktualnych praw, do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 października 2013 roku. Chciałbym zasygnalizować projekty, które się znajdą w najbliższym czasie w toku prac ustawodawczych. To jest pakiet ustaw regulujących rynek hazardu, następnie pakiet dotyczący uszczelnienia samego VAT-u i rozwiązań, które pozwolą nam już od 2017 roku uzyskiwać coraz wyższe dochody z tego podatku, a także ustawy regulujące takie zagadnienia jak chociażby nową systematykę czy nową logikę procesu budżetowego. Uważamy, że należy odejść od mikrozarządzania polegającego na tym, że dzisiaj budżet jest rozbity, dokument jest nieprzejrzysty, zawiera de facto kilkadziesiąt dosłownie komórek w formacie Excela, na zarządzanie większymi agregatami liczb i negocjowanie pomiędzy ministrami dużych kwot, a nie to, co jest poniekąd udręką i częścią procesu budżetowania dzisiaj. I takie prace już rozpoczęliśmy w Ministerstwie Finansów. Reforma w założeniu po ewentualnym jej przedyskutowaniu i zaakceptowaniu weszłaby w życie w 2018 roku. Te wszystkie działania zaczynają przynosić rezultaty, ale muszę także wspomnieć o tym, co się nie udało. Otóż o ile błyskawicznie w trybie prac parlamentarnych została przyjęta ustawa o podatku tak zwanym bankowym i ona już przynosi dochody budżetowe, to w przypadku drugiego naszego projektu, czyli podatku od sprzedaży w supermarketach, ze względu na wszystkim znane okoliczności, dużą dyskusję, protesty, ta ustawa zostanie skierowana do prac na komitet stały w najbliższych dniach. Musieliśmy przepracować ten pierwotny projekt. To, co jest bardzo zaawansowane, ale także niestety się nie udało, to jest głęboka nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. My skierowaliśmy już na początku roku ustawę, jest to regulacja unijna, wdrożenie dwóch dyrektyw unijnych dotyczących wsparcia banków bądź likwidacji tych, które nie zasługują na wsparcie. I pomimo dosyć szybkiego tempa prac parlamentarnych, ona jest procedowana przez 2 miesiące, ale jednak jeszcze nie znalazła swojego finału. Ja będę zabiegał o to, żeby to się stało
jeszcze w maju, ponieważ ta ustawa jest bardzo, bardzo potrzebna, zapewnia stabilność funkcjonowania wszystkich uczestników rynku bankowego, rynku finansowego, jest ustawą bardzo, bardzo konieczną. Przystępujemy do, została już rozesłana do ministrów tak zwana nota budżetowa, czyli możemy się spodziewać, że latem będziemy pracować już nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017, który w pełni będzie realizował nasze priorytety, a podstawowym wyzwaniem oczywiście jest to, co, o czym wspomniała pani minister Rafalska, czyli w pełni finansowanie programu prorodzinnego ze zwiększanych dochodów budżetowych, dochodów własnych, nad czym, ku czemu będą służyć te działania, o których wspomniałem. Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi.